Dzień dobry, Piotr Dobrowolski, witam i zapraszam na kolejny odcinek mojego programu Strzał w okienko. Dziś moim gościem jest trener reprezentacji Polski do lat 20, pan Jacek Magiera. Dodajmy reprezentacji, która od 23 maja będzie rywalizowała w naszym kraju w Mistrzostwach Świata. Dziękuję, panie trenerze, za przybycie i witam serdecznie. Dzień dobry, witam również. Panie trenerze, zanim pan trafił, objął stery reprezentacji Polski, na początku swojej kariery, drogi trenerskiej, był pan asystentem, drugim trenerem Legii Warszawa i odpowiadał jednocześnie za takie przystosowanie do życia, do wprowadzenia do dorosłej piłki młodych zawodników, między innymi Łukasza Fabiańskiego, Kubę Rzeźniczaka, Michała Żyro, Daniela Łukasika i tak dalej, można wymieniać w nieskończoność. Dawida Jańczyka. Proszę mi powiedzieć, utkwiła panu w pamięci jakaś taka sytuacja, może straszna, może zabawna, czy tarapaty, z których musiał pan wyciągać swoich podopiecznych, coś, co pomimo tego upływu lat ciągle w panu tkwi? Nie, tkwić to może nie, chociaż rzeczywiście tych zawodników takich, których wprowadzałem do piłki seniorskiej, było bardzo dużo. Pan był, przepraszam, że wejdę słowo, pan był jedna osoba w trzech, można powiedzieć. Brat, ojciec, matka, tak, jeszcze psycholog i nauczyciel. No, jeszcze kolega z drużyny w niektórych przypadkach, bo z Łukaszem Fabiańskim i z Kubą Rzeźniczakiem dzieliłem szatnię jako piłkarz, potem przechodząc na drugą stronę jako trener. Tych zawodników było jeszcze więcej. Generacja rocznika 91, 92, potem 93. Wprowadzanie też zawodników, których prowadziłem w drugiej drużynie Legii Warszawa. Kontakty non-stop z nimi. Na pewno każdy przypadek jest inny. I tutaj wiele było sytuacji takich, gdzie za głowę się łapałem. Wiele było sytuacji takich, że uważałem, że już mnie w piłce nic nie zdziwi, gdy za miesiąc po raz kolejny dziwiłem się jakimiś rzeczami, które robili młodzi ludzie. Ale młodzi ludzie mają to do siebie, że tego typu rzeczy są na porządku dziennym, często popełniają błędy. Moją rolą, w ogóle rolą trenerów, ludzi, którzy z nimi pracują, współpracują, jest taka, aby pokazać odpowiednią drogę, mentorować ich, no i kierować na odpowiednie drogi po to, aby osiągnęli w życiu sukces, nie tylko sportowy, ale przede wszystkim jako mąż, ojciec, w późniejszym czasie człowiek. Ogólnie człowiek. Panie trenerze, no dobra, ja nie pytam o nazwiska, bo wiadomo, co jest w Vegas, zostaje w Vegas, ale no, jakąś taką konkretną sytuację, jakiś taki konkretny przykład, który panem wstrząsnął, no, sprawił, że mimo młodego wieku już pojawiły siwe, się pierwsze te siwe. Siwe włosy na pewno to nie jest Korzym, to nie jest Janczyk, to nie jest Rzeźniczak, to nie jest Żyro, to nie jest Łukasik, to nie jest każdy inny piłkarz. Geny po prostu. Ale mam, z czego się bardzo cieszę. Gdybym wiedział, że takie pytanie padnie, być może przygotowałbym się, szukając w pamięci jakieś takie zdarzenie konkretne, które utkwiło w pamięci. A tak nie. To, co pan powiedział, co było Vegas, zostaje Vegas i tego się trzymajmy. Okej. Okay. Co panu mówi nazwisko Joachim Klemens? Joachim Klemens, Górnik Zabrze, tak? Tak jest. To pamiętam zawodnika z generacji lat chyba 80. Ja ogólnie, jak byłem młodym człowiekiem, młodym piłkarzem, kandydatem na piłkarza, mając czarno-biały telewizor w swoim pokoju, oglądałem mecze Górnika Zabrze, Widzewa Łódź, Widzew Liverpool, Widzew Juventus, Górnik Zabrze, Olympiakos Pireus chyba. Pamiętam takie czerwone stroje, które na biało-czarnym telewizorze były szare. Jak grał zespół grający na czerwono i na niebiesko, nie było wiadomo, kto jest z kim, ale pasja do piłki była tak wielka, że mi to w żadnym wypadku nie przeszkadzało. Joachim Klemens, no, pamiętam, że był zawodnikiem Górnika Zabrze, ale nic poza tym. Dlaczego o niego pytam? A propos tego Górnika Zabrze, bo my mniej więcej, no ja jestem troszeczkę stary, troszkę, no, parę lat starszy od pana. Pamiętam, że pamięta pan, że to, z Górnikiem to była taka fajna sytuacja, że wtedy raczej polskie drużyny w naszej lidze nie miały reklam na koszulkach. Oni mieli taką kasucci jeans, tak. Kasucci. Grali w Pumach. Ja pamiętam koszulki piękne Legii Warszawa. Biało-czarne, w takie pasy delikatne i to też był rok 85. Legia Wideoton. Legia, tak. Jeszcze z jakimś zespołem, Jerzy Engel, Krzysztof Etmanowicz, tak, Dariusz Dowczyk na boisku, Dariusz Kubicki, Andrzej Łatka, Janek Karaś, Raszkiewicz się Jacek Kazimierski. No te mecze pamiętam, no to byłem młody chłopak. Dla mnie to były wielkie wydarzenia i kibicowałem każdej polskiej drużynie i gdyby wtedy jako 14-latek, czy tam nie wiem, ile wtedy miałem w 85 roku lat, mniej miałem. Powiedziałby mi ktoś, że będę tworzył historię Legii Warszawa, takiego klubu, będę do tego zespołu zdobywał bramki w meczach ligowych, grał w europejskich pucharach. Potem zostanę trenerem, będę jednym z dwóch ludzi w stuletniej tradycji klubu, który zdobył zarówno Mistrzostwo Polskie jako zawodnik, jako trener. No to jest wielka sprawa, grając w Lidze Mistrzów, wygrywając spotkania,
remisując z Realem, pokonując, przechodząc Sporting, ale a propos tego Joachima Clemensa, on kończył karierę jako forstopper, była taka pozycja kiedyś, ale w 83 roku był młodym, dobrze zapowiadającym się napastnikiem, który w reprezentacji Polski do lat 20 w Mistrzostwach Świata zdobył tytuł wicekróla strzelców. Dlaczego o nim mówię? Bo wtedy w 83 roku Polska zdobyła brązowy medal na Mistrzostwach Świata i na ten kolejny medal czekamy już 36 lat. Czy pana kadra jest w stanie podążyć tymi śladami, tym tropem, znowu przywrócić tą wielkie nadzieje i wielką radość kibicom piłki młodzieżowej? Każdy ambitny sportowiec wychodzi na boisku po to, aby wygrywać i my tak samo będziemy robić wszystko, żeby każdy mecz, który rozegramy, zagrać jak najlepiej i potem po meczu cieszyć się ze zwycięstwa. Gramy z Kolumbią, Tahiti i Senegalem, jest to nasza grupa. Na pewno zrobimy wszystko, aby jak najlepiej się do tego turnieju przygotować i będziemy chcieli grać w czerwcu jak najwięcej spotkań. Wiadomo, z drużyna, która dojdzie do finału Mistrzostw Świata, zagra 7 spotkań, półfinalista ma też 7 do rozegrania, bo jeszcze mecz o trzecie miejsce. Także chcemy grać jak najwięcej meczów. Panie trenerze, po tym losowaniu w ubiegły weekend w Gdyni mało brakowało, a byłby niezły chichot losu, tak? No bo najpierw Kolumbia, potem Senegal i gdyby zamiast Tahiti była Japonia, to identyczna grupa, jak miała pierwsza drużyna Adama Nawałki w Rosji. Rozmawialiśmy na ten temat przed losowaniem kilka dni z prezesem Bońkiem i śmialiśmy się, ale co innego jest na ludzie rozmawiać, co innego, kiedy trzeba to przyjąć jako tą grupę, która jest już w 100% dla nas. Żeby dopełnić formalności, nie ma Tahiti, ale z Japonią zagramy mecz towarzyski w Łodzi 21 marca. Także ta grupa będzie do przetestowania przez naszą reprezentację. Ale niech mi pan powie, kto jest faworytem? Gracie pierwszy mecz z Kolumbią. To dobrze, że akurat z Kolumbią? I czy to drużyna z Ameryki Południowej jest faworytem naszej grupy? Znaczy ja nie patrzę na to, czy dobrze, czy niedobrze. Tak nam los przydzielił te drużyny, tak ma być. My przed Mistrzostwami Świata, kiedy jeszcze grup nie było, przygotowywaliśmy się, ale nie z myślą o konkretnym przeciwniku, tylko wiedzieliśmy, że kogoś nam los przydarzy. Dzisiaj wiemy, że to będzie Kolumbia. Czy dobrze, czy źle? Czas pokaże. Ale pan mecz... zna, bo pan obserwował te mistrzostwa Ameryki Południowej. Oczywiście znam. Byłem w Chile, oglądałem mecze, dobry zespół, ale tutaj nie będzie zespołów takich, które się położą, wszyscy będą chcieli grać. My przede wszystkim chcemy się skoncentrować na sobie. Naszą rolą jako drużyny, mimo tego, że to Mistrzostwo Świata zostało nam w sumie tylko do przeprowadzenia 5 wspólnych treningów z drużyną i 2 mecze, zrobimy wszystko, aby się do tego turnieju jak najlepiej przygotować i będziemy walczyć o jak najlepszy wynik. Mamy swoje cele, mamy swoje ambicje założone w sztabie, założone w Polskim Związku Piłki Nożnej po rozmowie z prezesem, ale na razie zostawiamy to, bo to co powiedziałem, dzisiaj zawodnicy przede wszystkim mają się skoncentrować na tym, aby przygotowywać się jak najlepiej w klubach, bo tam będą budować swoją bazę, swoje przygotowanie fizyczne do turnieju. My będziemy pracować z nimi pod względem taktycznym, pod względem takiego team spiritu, czyli budowanie zespołu, a także mentalnym, bo mentalność, aby wyjść na boisko, nie pęknąć, zagrać przed własną publicznością, odważnie, zdecydowanie, ale przy tym i wyrachowanie w defensywie, to będzie klucz do tego, aby osiągnąć dobry wynik, sukces na Mistrzostwach Świata. No dobra, no ale jakie są te cele? Macie wyjść z grupy, a dalej no co będzie, to będzie? Nie, co będzie, to będzie. To co powiedziałem, chcemy w czerwcu zagrać jak najwięcej spotkań. I to, czyli 7. To jest nasz cel. Jeżeli będziemy wygrywać w czerwcu, to oznacza, że gramy w turnieju dobrze i awansujemy dalej. Mecze grupowe są takie, gdzie wiadomo, że się często gra pod wynik, potem już będzie decydował jeden mecz, który pokaże, czy gramy dalej, czy też nie. Być może będą rzuty karne, być może ta forma rozgrywki rozstrzygnie, kto awansuje dalej. Gotowym trzeba być na każdą ewentualność. Zawodnicy muszą być tego świadomi, że tam nie można sobie pozwolić na chwilę zwątpienia, chwilę zawahania, na nieprzygotowanie czy zapomnienie o jakichkolwiek założeniach. Świadomość to jest klucz do sukcesu i dobre przygotowanie pod wieloma aspektami w obszarze społecznym, technicznym, taktycznym, motorycznym i mentalny. Panie trenerze, zajrzyjmy dosłownie na moment do tej kuchni reprezentacyjnej. Ciężko się zbiera informacje o tak egzotycznym rywalu jak Tahiti? Czy ciężko? Nie, aż tak bardzo nie. Mamy 3 mecze już, które Tahiti zagrało w eliminacjach. Analizujemy je. Przed Mistrzostwami Świata dostałem od naszego statystyka Michała Zachodniego taki zestaw. To, czego możemy się spodziewać po reprezentacjach, statystyki,
procenty odbiorów piłki, ataku, preferowany system gry, informacji o trenerze, o najlepszych zawodnikach, o strzelcach, o tym, jaki procent mają celnych podań po odbiorze. I to by można było jeszcze dużo na ten temat mówić. Mieliśmy przygotowane przez naszych analityków już wszystkie mecze, które mogliśmy zdobyć reprezentacji. Mieliśmy 5 meczów Kolumbii, 7 z drużyny Mali, z którą co prawda nie zagramy w grupie, ale być może później zagramy. Czyli te wszystkie 23 drużyny, które były, plus my na Mistrzostwach Świata, my ich, o ich materiały o nich zdobyliśmy. I mamy w bazie, na pewno się przydadzą. Natomiast dzisiaj już wiemy, że przygotowujemy się pod konkretnych przeciwników preferujących inne zupełnie style. Nie są to drużyny europejskie, tylko takie, które grają na świecie. Drużyna Kolumbii, która zajęła 4. miejsce na Mistrzostwach Ameryki Południowej. Gdy pojechałem do Chile, miała tylko 1 punkt i 2 zwycięstwa gwarantowały im awans na finał Mistrzostw Świata. Wygrali te mecze, co świadczy o tym, że potrafią sobie radzić z presją, grają na dużej intensywności, mają bardzo mocne boki, piłkarzy silnych, technicznych, zdyscyplinowanych, ale tego się trzeba spodziewać na Mistrzostwach Świata. My swoim przygotowaniem, sposobem, taktyką, cwaniactwem też po części chcemy ten mecz rozstrzygnąć na swoją korzyść. Mhm. Panie trenerze, Mistrzostwa Świata zostaną rozegrane w Łodzi, Tychach, Gdyni, zerknę ściągawki Bydgoszczy, Lublinie i Bielsku-Białej. Pana drużyna wszystkie swoje spotkania rozegra na stadionie Widzewa. To był jakiś, miał Pan wpływ na ten wybór, czy to było, nie wiem, narzucone z góry, powiedzmy, przez prezesa PZPN, pana Zbigniewa Bońka, którego związki i sentyment do Widzewa jest powszechnie znany. Zresztą Pan też miał, jako zawodnik, zaliczył epizod w Widzewie w 2000 roku. O tym, jak wygląda kształt grup, kto gdzie gra, decydowała FIFA. Mhm. I tutaj sobie trzeba powiedzieć, że są drużyny w grupie, które zagrają 3 mecze na jednym boisku, są też takie, które zagrają na 2. My, jako gospodarze, zostaliśmy przydzieleni do grupy pierwszej A1, gdzie rozegramy 3 mecze jako gospodarz na stadionie Widzewa Łódź, ale wcale nie jest powiedziane, że wszystkie mecze zagramy na Widzewie. Bo finał jest na Widzewie. No ale mecze półfinałowe i w zależności od tego, które miejsce zajmie się w grupie, mogą spowodować to, że polska reprezentacja zagra na innym stadionie, na przykład w Gdyni. Tego dzisiaj nie wiemy. Oczywiście my jesteśmy przygotowani logistycznie na każdą ewentualność. Nasz sztab ludzi planuje, zatwierdza. Robimy wszystko, aby potem płynnie przejść do zaistniałej sytuacji. Natomiast koncentrujemy się przede wszystkim na tych pierwszych meczach, bo to jest najważniejsze. Liczymy na wspaniały doping. Wiem, że kibice będą na stadionie nas wspierać, będzie komplet publiczności. To też buduje, to też pokazuje, jak duży głód piłki jest w Polsce. Liczymy na to, że już podczas marcowych spotkań to wsparcie zostanie naszej reprezentacji okazane, że zawodnicy będą mogli poczuć się jak na finałach Mistrzostw Świata, bo każda taka podobna sytuacja spowoduje to, że nie będziemy się mierzyć czymś nowym. To są zawodnicy, którzy nie zawsze grali przy pełnych trybunach. Ja miałem tą okazję prowadzić drużynę Legii na stadionie w Warszawie, gdzie przychodziło 30 tysięcy ludzi, gdzie był niesamowity doping. Na stadionie Realu Madryt, gdzie było 60 ponad tysięcy ludzi, na Borussii również, czyli wiem, że ta atmosfera jest zupełnie inna niż wtedy, kiedy się gra przy 200-300 kibicach, a często ci młodzi ludzie grający w juniorach, czy też w swoich drużynach drugoligowych, pierwszoligowych, na takich stadionach grają. To jest zupełnie coś innego i my chcemy poprzez te mecze marcowe jeszcze bardziej tych chłopaków przygotować do tego, że na boisku w takim tumulcie zupełnie inaczej się myśli, zupełnie inaczej się gra i oni muszą być gotowi zdawać sobie z tego sprawę, że nie będą słyszeć z boku podpowiedzi trenera, tylko sami decydować to, co się dzieje na boisku. Z własnego doświadczenia, no, młodzi chłopcy, tak jak pan powiedział, no, często grający w pierwszej czy nawet w drugiej lidze, ta atmosfera trybun, ten tumult, ten zgiełk, nie przytłoczą ich? Nie, no, pracujemy nad tym, żeby nie. Jesteśmy świadomi tego. Mieliśmy w tamtym roku 6 spotkań, wrzesień, październik, listopad, gdzie bardzo dużo czasu na to poświęcaliśmy. To przygotowanie mentalne, to co powiedziałem, jest ważne, aby wyjść i sprzedać się jak najlepiej, bo presja nie może, ta negatywna, nam towarzyszyć. Musi być dreszczyk emocji, no bo to jest normalne dla sportowca. Przynajmniej ja pamiętam ze swojej kariery, grając na takich stadionach, no dla mnie to było coś pięknego, ale gdy sędzia zagwizdał po raz pierwszy, zapominało się o tym i piłkarze muszą o tym pamiętać. Tylko ci, którzy sobie z tym poradzą, w przyszłości zagrają na jeszcze większych stadionach, na jeszcze większych imprezach, bo to jest selekcja i to jest test dla tych chłopaków.
Dlatego muszą być gotowi. No niech mi pan powie. Może nie tyle muszą, mają być gotowi, bo to jest chyba odpowiednie słowo. Czy kiedy się zaczyna mecz o stawkę przy pełnych trybunach, ten tumult, zgiełk, doping, to naprawdę się tego... Słyszy się to, czy się nie słyszy? Słyszy się, tylko ta koncentracja musi być na takim poziomie, że człowiek musi wiedzieć i nie może być wyprowadzony z równowagi żadna rzecz. Mhm. Często było tak, że wiadomo, kiedy kibice drużyny przeciwnej obrażają, czy też tak negatywnie są dla zawodników, to mobilizuje. Tutaj będziemy mieli taką sytuację, że 100% praktycznie stadionu będzie za nami. Ta motywacja będzie zupełnie inna niż na meczach ligowych, gdzie są kibice obu drużyn. To jest turniej młodzieżowy, gdzie trzeba podejść do tego z uśmiechem, z radością. Ja tym chłopakom powtarzałem w tamtym roku, czy nawet teraz, jak się spotykam z nimi indywidualnie, że wygrali szóstkę w Totka, że to jest coś fantastycznego, że mogą na tego typu imprezie zagrać i to mają przekuć w motywację, w uśmiech, pozytywne nastawienie, bo tylko i wyłącznie do tego trzeba podejść. Wielu starszych zawodników chciałoby na tego typu imprezie zagrać, nie mogą. Ci zawodnicy z rocznika 99, 2000, 2001 są wybrańcami i nie można tego w żaden sposób zepsuć, bo to tylko i wyłącznie uśmiech, pozytywne nastawienie może spowodować, że zagrają na swoim normalnym poziomie. Panie trenerze, jest pan przesądny, no bo te Mistrzostwa Świata do lat 20 będą trzecią wielką imprezą organizowaną przez nasz kraj. Na dorosłym Euro w 2012 Polska nie wyszła z grupy. Na Euro do 21 lat, dwa lata temu, Polska nie wyszła z grupy. Nie boi się pan, że zadziała prawo serii? Nie, nie patrzę w ten sposób na to. Prawo serii, dobre przygotowanie, to co powiedziałem, wiara, odpowiednie nastawienie, pewne odpowiednie założenia na mecz, wybór odpowiednich zawodników, kozaków tak zwanych, którzy na boisku pokażą się z jak najlepszej strony. To jest coś, co do mnie dzisiaj należy i tutaj sentymentu w żadnym wypadku nie można mieć, że ktoś, kto grał w reprezentacjach od U15 do U20 ma zagwarantowane miejsce. Nie, no na Mistrzostwach Świata będzie tylko 21 piłkarzy, najlepszych polskich piłkarzy, mogących grać na tej imprezie bez Sebastiana Szymańskiego i Kamila Grabary, bo tutaj też o tym trzeba powiedzieć, że oni będą grać w reprezentacji Czesława Michniewicza, tak ustaliliśmy. Dlatego no, bez presji, to co powiedziałem, ja nie patrzę na to, co było na Mistrzostwach Europy dwa lata temu, czy na Mistrzostwach Europy w 2012 roku. Dla mnie to nie ma dzisiaj żadnego znaczenia, patrzymy do przodu, nie do tyłu. Kiedy jechaliśmy tutaj do studia, to zapytałem pana, czy selekcja już się zakończyła, pan powiedział, że cały czas trwa. W obrębie ilu nazwisk pan się obracał w kontekście powołań do reprezentacji? Wiadomo, że w tej chwili coraz więcej zawodników, tych młodych, będzie pukało do szerokich kadr swoich zespołów, nawet z tego powodu, że w przyszłym roku 1998-1999 rocznik i młodsi, to są młodzieżowcy, którzy muszą grać na poziomie ekstraklasy pierwszej i drugiej ligi. Selekcja nie jest zakończona w żadnym wypadku. Oczywiście skłamałbym, gdybym powiedział, że nie ma trzonu zespołu, bo jest. Tych zmian można powiedzieć, że nie będzie dużo, bo nie po to budowaliśmy przez pół roku zespół, żeby tydzień przed Mistrzostwami Świata powołać 10 czy tam 15 nowych piłkarzy. Nie ma takiej opcji. Jest oczywiście cały czas monitoring tych piłkarzy, jeździmy, obserwujemy. Jedno, dwa nazwiska cały czas są na liście albo ich nie ma. Rywalizacja na dwóch, trzech pozycjach jest taka, że wahamy się jeszcze i dyspozycja dnia, dyspozycja, czy też może nawet nie tyle dyspozycja, co wszechstronność zawodnika może spowodować to, że na ten turniej pojedzie, bo 18 zawodników z pola tylko będzie, można zgłosić, czyli nawet nie dwóch na jedną pozycję. Jest to turniej, który rządzi się swoimi prawami, kartki, kontuzje, różne rzeczy muszą spowodować to, że w tej kadrze muszą być zawodnicy tacy, którzy będą gotowi w każdej chwili wejść do zespołu. Z powodu kontuzji, powiedzmy, nie wiem, trwale odpukać eliminującej zawodnika z udziału w dalszej grze, może pan dowołać kogoś? Czy 1 kwietnia musimy podać 50 zawodników takich, którzy są w szerokiej kadrze na finały Mistrzostw Świata. 13 maja to jest ostatni dzień, gdzie, może nie tyle ostatni, to jest dzień, gdzie zgłaszamy 21 piłkarzy do finałów Mistrzostw Świata. Oczywiście są sytuacje i zdarzenia losowe. Po tym zgłoszeniu jeszcze jest tydzień czasu, gdzie trwają rozgrywki ligowe. Oby nikomu nic się nie zdarzyło, natomiast jest w regulaminie taki punkt, że w przypadku kontuzji eliminującej zawodnika, bramkarza,
z turnieju można z tej listy 50 zawodników dowołać do reprezentacji kolejnego. Na turniej nie zakwalifikowali się mistrzowie świata Anglicy, mistrzowie sprzed 4 lat Serbowie, ostatni finaliści Wenezuelczycy, no i żelazny, zawsze uważani za żelaznych kandydatów do medali Brazylijczycy. Zatem kto Pana zdaniem będzie tutaj głównie rozdawał karty? Kto jest takim głównym kandydatem do miejsca na podium? Graliśmy w tamtym roku z mistrzami Europy, Portugalią. Graliśmy z wicemistrzami Europy, Włochami. Prezentują ogromny poziom, znaczy ogromny, bardzo wysoki poziom sportowy. Wielu z tych zawodników grających w reprezentacji Portugalii czy Włoch są w drużynach, które grają na poziomie Ligi Mistrzów. Trenują z najlepszymi piłkarzami na świecie i to widać w ich zachowaniach, w ich intensywności na boisku, w ich technice, w ich zadaniach. Bardzo mocne na pewno są zespoły z Ameryki Południowej. Afrykańskie drużyny przede wszystkim przewyższają wszystkich pod względem warunków fizycznych, szybciej dojrzewają, są mocniejsi fizycznie, są silniejsi. Natomiast to jest turniej młodzieżowy. Tutaj każda drużyna wychodząc na boisko będzie chciała wygrać. Wyniki mogą być różne w zależności od dyspozycji dnia. Ja byłem na mistrzostwie Sudamericano w Chile, to co powiedziałem, Brazylia pierwszy mecz, który widziałem, zagrała fatalnie, drugi świetnie. Po pierwszym mówię, no nie mają szans na to, żeby przyjechać do Polski tak grając. W drugim meczu uważałem, że to jest niemożliwe, żeby taki zespół nie przyjechał do nas na finały Mistrzostw Świata. Nie ma ich, są inni, nie mówmy o tych, co ich nie ma, mieli możliwość grania w eliminacjach, tak samo Anglicy przegrali, byłem też na tym meczu w Finlandii z Norwegią, 3-0 baraż. Grali nie tymi wszystkimi zawodnikami, którzy mogli, bo nie zostali zwolnieni ze federacji, ale to jest sprawa Anglików. Oczywiście. I nie ma o czym tutaj rozmawiać. My się koncentrujemy na sobie, przynajmniej ja mam takie zawsze zadanie. Szanujemy przeciwników, doceniamy przeciwników, ale trzeba mieć plan na to, jak ich pokonać i zrobić wszystko, co potrafimy, aby wyjść na boisko i grać z nimi jak najlepiej. Słyszałem od Pana znajomych, Panie trenerze, że Pan do domu wpada w ostatnim czasie tylko przepakować walizki. Mógłby Pan tak w przybliżeniu określić, ile Pan kilometrów spędził w podróży, obserwując rywali, kandydatów do reprezentacji? Mnóstwo, no tutaj... To już mówimy o tysiącach, prawda? Dziesiątki tysiącach kilometrów, podróż samolotem do Chile, to już sami możemy sobie powiedzieć, to jest drugi, to jest koniec świata praktycznie. W to mi z powrotem, piątek, sobota, niedziela, poniedziałek, to są mecze Polsce, gdzie obserwuję. Wczoraj byłem w Anglii, o 6 rano miałem samolot do Londynu, 21:30 powrotny samolot do Warszawy. Także cały czas podróż, dużo obserwacji. W weekend sztab 6 trenerów oglądają mecze. Średnio ogląda każdy z nas 3 mecze na weekend, czyli 3 razy 6 to jest 18 spotkań. 18 razy 4 to jest ponad 50-60 meczów, które oglądamy. Dodatkowo spotkania indywidualne z zawodnikami, kontakty z trenerami, wyjazdy na treningi. Patrzymy, rozmawiamy. Taka praca selekcyjna. Dobra, żona się nie złości, dzieci nie płaczą, nie tęsknią za tatą? Tęsknią, oczywiście, że bardzo tęsknią. Żona na pewno też. Taka zabawna, można powiedzieć, sytuacja. Będąc trenerem Legii, powiedziała mi, że byłem więcej w domu, niż jak jestem teraz trenerem reprezentacji. Rzeczywiście inaczej, więcej oczywiście jako trener klubowy spędza się czasu na boisku, więcej w ciągu dnia mamy zajęć z tymi samymi piłkarzami, ale ta praca też jest piękna, taka, która rozwija i tak do tego podchodzę. Dobra, jak już Pan znajdzie ten moment na odpoczynek, to jak Pan odpoczywa, co Pan czyta ostatnio? Bo wiem, że Pan lubi czytać. Lubię czytać, tak. Ostatnio nawet poleciłem taką książkę Siła spokoju Dana Millmana. To jest książka, którą przeczytałem pierwszy raz jakieś 15-16 lat temu i nie miałem okazji tej książki nigdzie znaleźć w księgarniach, bo chciałem też polecać młodym ludziom. No, też odbijałem ją na ksero, gdzieś tam dawałem taką, można powiedzieć, pocztą pantoflową. W ostatnim czasie ta książka znowu ukazała się. Kupiłem kilkanaście sztuk, już rozdawałem też niektórym moim podopiecznym. I tą książkę ostatnio przeczytałem. Jest trochę inna, muszę powiedzieć. Dwie, trzy takie historie z tej książki są inne niż w tej, którą czytałem 15 lat temu. Natomiast miałem przyjemność poznać Dana Millmana. Ja kiedyś jechałem ponad 1000 kilometrów na to, aby spotkać się z nim. Miał wykład, pojechałem, wysłuchałem, miałem okazję z nim kilka minut spędzić. Także fajne wydarzenie. Na pewno tą książkę polecam. Dużo mądrości w niej jest do zastosowania
dla każdego sportowca, nie tylko sportowca, muzyka, inżyniera, każdego człowieka do swojego życia. Panie trenerze, wspomniał Pan o Kamilu Grabarze i Sebastianie Szymańskim. Dlaczego Pan nie walczył o nich, żeby byli jednak w Pańskiej kadrze? Dlaczego Pan mówi, że nie walczyłem? Walczył Pan? Oczywiście, że to są zawodnicy, którzy mogliby w tej reprezentacji grać. No mundial w Polsce. No. Jest mundial w Polsce. Natomiast no, trzeba wziąć pod uwagę wiele kwestii. Budowanie zespołu, budowanie relacji. To są zawodnicy, którzy grali od 3 lat w zespole trenera Czesława Michniewicza, wywalczyli awans na Mistrzostwa Europy, zbudowali relacje z tym trenerem, zbudowali relacje z tą drużyną i co najważniejsze, wywalczyli awans do finałów Mistrzostw Europy. Następna rzecz jest taka, w piłce młodzieżowej trzeba patrzeć do przodu i trzeba przede wszystkim robić wszystko, aby ci zawodnicy się rozwijali. I dla mnie naturalną rzeczą jest taką, że następnym krokiem dla zawodnika, który się non-stop rozwija, który gra na wysokim poziomie, jest awans sportowy do swojego wyższego rocznika. Można powiedzieć, no mogli zagrać na 2 imprezach. No nie mogli zagrać na 2 imprezach, bo to nie jest komfort pracy dla trenera reprezentacji U20 i u trenera U21. Bo gdybym ja miał zawodnika, którego wiem, że trener Michniewicz chce wziąć na Mistrzostwa Europy, to dla mnie to są dodatkowe rzeczy, które no nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Wyjście z grupy, granie dalej, tutaj czytanie na temat tego, co się dzieje w reprezentacji U20, brak takiego skoncentrowania na danej imprezie. I uznaliśmy 5 grudnia w tamtym roku z prezesem Bońkiem, sekretarzem generalnym, Maćkiem Sawickim, z selekcjonerami Brzęczkiem, Michniewiczem, ja na tym spotkaniu byłem, że zawodnicy zagrają na jednym turnieju. Ustaliliśmy, że skoro Sebastian i Kamil grali tam, nie ma dla mnie tutaj problemu, tym bardziej, że ja bym mógł na nich liczyć w ostatniej chwili, a to też są rzeczy, które się robi. Stałe fragmenty gry, technika, no, przepraszam, taktyka, założenia w defensywie, w ofensywie. To jest coś takiego, czego się nie zrobi w jeden trening. I tak mają selekcjonerzy, że tych treningów przed meczami mają bardzo mało. My przygotowywaliśmy pewną grupę zawodników do turnieju i skorzystamy z nich podczas finałów. Tak powolutku kończąc, panie trenerze, głośno ostatnio od dłuższego czasu o Lewandowskim, Robercie, o Arku Miliku, teraz to do ten tercet uzupełnił Krzysztof Piątek. Czy w pana drużynie są piłkarze, którzy mogą w przyszłości aspirować do zrobienia tak dużej kariery, jak ci wymienieni? Są, oczywiście. Tutaj nie tylko trzeba wymieniać Lewandowskiego, Piątka, Milika, Zielińskiego, Glika, Kownacki. Jest grupa zawodników właśnie z rocznika trenera Michniewicza. A u pana? Bramkarzy. Są piłkarze tacy, o których na pewno usłyszymy. Natomiast jest to proces też złożony, długofalowy, odpowiedni wybór klubu, jeżeli się zmienia, odpowiednie trafienie na trenera, który postawi, który jeszcze rozwinie piłkarzy. Są dla mnie zawodnicy, którzy mają w perspektywie najbliższych kilku lat szansę na to, aby zaistnieć na poziomie seniorskim, grać w dobrych klubach zagranicznych, ale najpierw nie grają w polskiej ekstraklasie. Są też tacy, którzy mogą grać w przyszłości w pierwszej reprezentacji, ale nie powiem tutaj nazwisk z wielu powodów. My mamy oczywiście te wszystkie nasze plany zanotowane, zapisane. Gdzieś w przyszłości, za kilka lat możemy skonfrontować tą sytuację, czy dzisiaj się nie pomyliliśmy. Dzisiaj uznajemy, że są piłkarze z potencjałem, natomiast proces złożony. Podejście, to co powiedziałem, trafienie na odpowiednich bądź też na nieodpowiednich ludzi, doradców i tak dalej, którzy mogą pociągnąć zawodnika w górę, ale też często sprowadzić na ziemię. A potem taki piłkarz młody, który posmakował już wielu, ma trudności na to, aby wejść na ten odpowiedni poziom, jeżeli nie będzie odpowiednio kierowany. Ale to co najważniejsze, on musi mieć przede wszystkim kontrolę samą w sobie w głowie. No, przypadek Dawida Jęczyka, tak? Gwiazdy Mistrzostw Świata do lat 20 z 2007 roku. No tak jest. I tutaj wszyscy wiemy, jaka jest sytuacja z Dawidem, jakie kłopoty są u niego, alkohol, wiele innych rzeczy. Z tamtego turnieju pamiętamy Wojtka Szczęsnego, Grzegorza Krychowiaka, którzy grają dzisiaj w pierwszej reprezentacji. Bartka Białkowskiego choćby. Tak, no wielu jeszcze innych, którzy dali sobie radę lepiej, gorzej, ale wyszli na ludzi takich, którzy sobie radzą w życiu. Dawid jest był na ogromnym zakręcie. Przegrał to, co kiedyś wydawało się dla wielu zawodników czymś pięknym, czyli wspaniałą karierę piłkarską przez swoje niestety problemy życiowe. No i ludzi, myślę, że nieodpowiednie otoczenie. Panie trenerze, życzę panu naprawdę szczerze tego, żeby pańska drużyna osiągnęła sukces, no ale mistrzostwa się kończą. Odbiera pan telefon. Dzień dobry, Mioduski.
Jacek, wracaj, Jacek, ratuj, Jacek, postaw to na nogi. Pan ma Leginę DNA, to nie ma się, nie ma co ukrywać. No, wszyscy kibice pamiętają te dwa mistrzostwa Polski, pamiętają wyjście z grupy w Lidze Mistrzów, ten remis z Realem przy pustych trybunach, to wyeliminowanie Sportingu, awans do fazy pucharowej Ligi Europy. Co wtedy? Odbiera pan telefon od prezesa Mielewskiego i co? A dzisiaj mam mistrzostwa świata, na których się koncentruję. To, co powiedziałem, różne sytuacje się zdarzają w życiu. Może zadzwonić, może nie zadzwonić, może mogę zostać w Polskim Związku Piłki Nożnej, mogę odejść z Polskiego Związku Piłki Nożnej po finałach mistrzostw świata. Tego nie wiemy dzisiaj. I wydaje mi się, że to nie jest czas i miejsce. Jest takie powiedzenie, które mój pierwszy trener Zbigniew Dobosz w Częstochowie świętej pamięci, wychowawca, znakomity trener młodzieży, który wychował wielu piłkarzy, selekcjonera Jerzego Brzęczka między innymi, bo jesteśmy z tego samego klubu. Selekcjonera Jacka Magierę. Też dzisiaj w Ekstraklasie gra Maciek Gajos, który też wychodził z jego skrzydeł, powiedział mi kiedyś, pamiętaj, nigdy nie mów nigdy. Jest takie powiedzenie i tego się trzymaj. Wy się w zgodzie rozstaliście z prezesem Mielewskim, prawda? Mimo, że to zwolnienie było mocno niespodziewane i tak przypuszczam dla nas, a co dopiero dla pana? Znaczy, co innego było mówione tydzień przed, później temat zamknięty, zwolnił, właściciel zdecydował, jestem dzisiaj trenerem Polskim Związku Piłki Nożnej, selekcjonerem U20, świetne wyzwanie, gdyby nie zwolnienie, nie byłoby mnie tutaj dzisiaj. Ja tak patrzę przez to na życie w ten sposób, idę do przodu. Zawsze robiłem to, co kocham i dalej będę to robił, bo to jest klucz do szczęścia w życiu. 23 maja wkładam do lodówki szampana. Dobrze robię? Oczywiście, że tak. Trzeba wkładać szampana do lodówki. Dobrze schłodzony, zawsze lepiej smakuje. Także. A finał jest, przepraszam, kiedy? Bo wyleciało mi z głowy? 15 czerwca. No to do 15 się dobrze schłodzi. Ale w zamrażalce proszę nie trzymać. Dobrze. Życzę wszystkiego dobrego, trenerze. Trzymamy kciuki i powodzenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.